My mamy doskonale mapę tego, cośmy przeżyli, skądśmy się wzięli i to, dokąd idziemy. Zostawmy szczęście na życie wieczne, oglądanie Boga twarzą w twarz. Wtedy będziemy szczęśliwi. Andrzej Antoszek, Jan Baczyński, Wojciech Baran, ksiądz Stanisław Bielecki, siostra Józefa Jodłowska, ksiądz Józef Kudasiewicz, Marian Maciejewski, Zbigniew Mokrzanowski, kardynał Stanisław Nagi, ksiądz Antoni Nowak, ksiądz Marian Rusecki, Marian Szwałek, Elżbieta Wolicka-Wolszlager, Jacek Woźniakowski, Henryk Wójtowicz, Jadwiga Zarms. Pożegnaliśmy także studenta Marka Szymona. Ten uniwersytet spełnił swoje zadania przez to, że wydał Wyszyńskiego, gdy pracował Wojtyła czy wielu innych. Moim marzeniem byłoby to, żeby na każdym uniwersytecie była możliwa bliskość Boga. Bóg dał mi jakiś charyzmat, że jakoś nie miałem w życiu większych wątpliwości w wierze. I z tym większym zaangażowaniem, pewnością i równocześnie pełnym przekonaniem właśnie wiązałem moje życie w Kościele. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.